Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Ryzyna 2. Niestety porwali nam statek, porwali Patty i cały nasz dobytek, więc mamy trochę przerąbane, jesteśmy na wyspie złodziei, prowadzeni przez jakiegoś gnoma, nie wiemy dokąd, może chce on nas na przykład zgwałcić, nie wiem, może być różnie, no ale podążajmy na razie za nim. Sytuacja z komentarzami, poprosiłem was w poprzednim odcinku na początku o te komentarze, jest ich więcej nawet niż łapek, więc wow, no brawo, niezła, dobra robota, nie? Teraz jeszcze jakby, oj, co tutaj jest? Ej, z tym chyba... Nie, to jest termit. Czemu tu nie ma jakiejś... Czemu są jakieś termity zamiast, kurde, jakichś normalnych potworów, tak szczerze mówiąc. Tak sobie teraz myślę. Termity powinny tu mieć jakieś kopce i w ogóle wszędzie. Dałbym tu bardziej więcej takich dżunglowych potworów. Jakieś takie, wiecie, no... Nawet z pierwszej części potwory w sumie też były takie... No były jakieś te jeżozwierze, co jak ja to mówiłem i tak dalej. Więc spoko, to jakaś skrzynia, poczekaj gnomie, troszkę sobie ściszę, bo on się strasznie drze i mi trochę zagłusza to co mówię. A, mapa Wyspy Złodziei, no okej, okay, ale mamy mapę ze skarbem już. Swoją drogą ten skarb, a ten skarb wzięliśmy już wcześniej, więc okej, okay, dobra, wszystko jest tutaj załatwione. Poczekaj sekundkę, zapiszę. No więc, fajnie to rzeczywiście działa, trzeba przyznać. Pomóż mi, kurde, ale się wziął. Okej, okay. Fajnie to wszystko wyszło z tymi komentarzami. No i okej, jakby tak było zawsze to super, nie? Bo te statystyki rosną, to wszystko naprawdę fajnie wygląda. Tylko właśnie ciekawi mnie, dlaczego jak już ktoś napisał komentarz, to nie przypomniał sobie też o ocenie ogólnej filmu. Więc tutaj pod koniec prosiłbym, tylko przypominam, żeby ocenić, nie? Żeby dać łapkę w górę albo w dół. Żeby o tym po prostu nie zapominać, bo to jest ważne. A jeżeli ktoś by chciał po prostu pomóc w rozwoju tego kanału, to niech od razu da w tym momencie tę łapkę i tyle. Bo tak naprawdę one już nie są wyznacznikiem tego, czy coś jest dobre, czy złe, tylko dają zasięgi albo nie dają zasięgów i tyle. No, ale mniejsza o to. Nie tylko mamy taki problem, że kurczę, znaczy nie tylko ja mam taki problem. O, halo. Że porwali mi tutaj statek i tak dalej, ale też zabrakło mi w domu mleka. A chciałem sobie zrobić kawę i musiałem dodać mleczko do kawy z wodą, ale to nie smakuje wcale tak dobrze. O, to kasa kawa Jafara. Dobra jaskinia. Ty woła Jafar, Jafar tutaj. Zapamiętam. Tylko jedną rzecz. Co? Gdzie znajdę drewno? Dingi Maro Bordo. Drewno bierze się z popsutej łodzi. Tu Luki Luki. Pozostałości po wrakach. Okay, gdzie to jasne. Znajdę pnącza winorośli? Dingitala! Zwisa z drzew w dżungli! Okej, okay, jasne. No, kasakawa! Gnomy mieszkają w jaskini. Jaskinia w dżungli! Brzmi sensownie. Gdzie znajdę koszulę? Pogadaj z innymi gnomami. To pracowite kurwie ciągle zbierają i handlują. Gno, kasakawa! Gnomy mieszkają w jaskini. Okej. Okay. Wizyta w jaskini gnomy. Czyli na pewno, dobra, trzeba będzie się na pewno przejść brzegiem gdzieś tam, zobaczyć jakieś drewno z wraków. Co to jest? O, winorośl. To już tutaj mamy jedno, czyli to tak wygląda. Pokaż mi tutaj chałupę twoją, jak to tutaj masz urządzone. I całkiem nieźle, kurde, lepiej jak ludzie. Tutaj się nie zczaił, że tutaj coś robię. Jakaś prosta kombinacja, bo to przecież gnom, to nawet kurczę... Dobrze, że tutaj nie było jakiegoś skomplikowanego zamka. Coś tu jeszcze masz? Jakiś eliksir? Nie widziałeś tego. Coś sobie tutaj wezmę, co się da. Grzyby. Te zapasy żywności właśnie, kurczę. Ale z drugiej strony... Teraz tak myślę, tylko tu chyba ty nie masz czegoś takiego jak... Czegoś takiego jak ognisko, albo nie wiem, patelnia jakaś, nie robicie czegoś. No ognisko mogłoby gnomy mieć, mogłoby umieć zrobić, przydałoby im się w sumie. Dlatego, że kurczę, usmażyłbym sobie tam, mam dużo jakichś mięs i takich rzeczy. Tu, tutaj zaraz indyki w ogóle. No dobra. Może być. Z indyków też wypadają zapasy żywności. Znaczy surowy drób właśnie, który, z których możemy zrobić zapasy żywności. Okej, no to mamy tę mapę, mamy dżunglę gdzieś tutaj. Tu jest jaskinia prawdopodobnie tych gnomów, tak myślę. Tam by trzeba było... Dobra, wybierzmy się najpierw może... Nie tu. Wybierzmy się najpierw na plażę. Myślę, że na plaży jak znajdziemy jakieś wraki, jakieś drewno, to będzie dobrze. O, tutaj mamy jakieś potworki tak samo. Spoko. A, jakieś rzeczy, fajnie. Piaskowy diament. Kurde, pudło. Okej, okay, niby, że tam podłe sztuczki trzeba sobie wytresować. No tak, sztuczki to tak trochę brzmi. Trzeba sobie ogarnąć do lepszego trafiania z pistoletów.
Tylko, że po co mi w takim razie biegłości w tych pistoletach, skoro trzeba podłe sztuczki, żeby mieć szansę na trafienie? Biegłości do damage'u są w takim razie? No tak trochę, no dobra, w sumie to też mogłoby tak być. Nie wiedziałem w takim razie, nie? Ale podłe sztuczki też się w sumie uczymy. Czym się uczymy w podłych sztuczkach? A, to tego nie ma jakoś tak tutaj. Są to nie, no są podłe sztuczki w złodziejstwie. Czyli jak? No 45, tylko tyle, że nie mam... Piracki wisiorek mi jeszcze daje. Tylko tyle, że nie mam jakichś specjalnych umiejętności strzeleckich. No to racja, ale mógłbym trafiać, kurczę. Tylko damage był taki, jaki jest, nie? Ale zawsze to przynajmniej trafię. A to było w lewo, w prawo. No dobra. Rum złoto, okej. Łóżko, no fajnie, że dają w sumie. To nie jest takie złe, bo zawsze tu można się gdzieś przespać i zregenerować życie na przykład, nie? Dobra, szukajmy drewna. No musi tu być... Czy my tu byliśmy? Nie, zaczęliśmy tu. Mogę do portu. Jest to oznaczone jako port, co ciekawe. Mógłbym tam się... Możliwe, że stamtąd będziemy startować czy coś. Potem, dobra, kokos. Tam jest jakaś skrzynia. To jest ta skrzynia chyba, obok której przechodziliśmy. Tu są kraby. No nie wiem, czy jakieś... Czy jakieś drewno tutaj tak łatwo znajdę? Wielki krab. Jest jakoś tak na zielono teraz podświetlone, albo mi się wydaje. O! Okej, trzeba czekać na tą jego animację tych łap czy czegoś w górę. I wtedy na pewno jesteśmy w stanie trafić, dobra. Muszle można gdzieś tam pootwierać. Zobaczmy tutaj, gdzie się kończy ten... Tutaj jest końcówka. No i mogłoby tu jakieś drewno leżeć, tak myślę, no, na logikę. Skoro z wraków, to gdzieś tak przejść plażą i tyle. I mamy drewno. To nie powinno być takie trudne. Plus tutaj walka z jakimiś krabami, wiadomo, dla minimalnego utrudnienia. No ale jednak nie widzę żadnego drewna. Dobra, przejdę się jeszcze kawałek tam. Tutaj jest takie jakieś coś... Ale głęboko. Fajny taki cypelek, czy jak to się... Półwysep. Fajna rzecz, tutaj też coś więcej, ale drewna nie widać, cholera, no. Jakieś tu statki się... Nawigatorzy tych... O kurde, jak daleko jestem w ogóle od brzegu. Nawigatorzy tych statków tutaj bardzo dobrze pływali, nie rozbijali się o skały. Szczątki nie wylatowały gdzieś tutaj. No niestety, dobra, no to... Idziemy gdzieś dalej, okej, okay? Zwiedzamy wyspę po prostu. I tak nie mam nic więcej do roboty chyba. Więcej gadania z tym Jafarem nie było. Tu wygląda, jakieś drewno leży, ale nie wiem, czy mogę podnieść. Ała, jak mnie zaskoczył. O, pudło. I to, ja rozumiem, wszystko fajnie, podłe sztuczki i te sprawy, ale no... To aż dziwnie wygląda, nie? Że tak podbieg blisko, ja go nie trafiam, bo tak. To jest tak w grach, po prostu nie powinno być według mnie. No to jest moje zdanie, no i tyle. Bo musi być to odczucie takiego czegoś, że no powinien trafić, a nie jakaś tam... O, mogę to wziąć rzeczywiście, dryfujące drewno. Czyli to są takie wielkie pały. Leżące wszędzie. W sumie tam jest też kawałek. Okej. Okay. Czyli tu jest chyba... pełno tego drewna. Trzeba tylko połazić w tej okolice. Tu coś jeszcze jest. Czaszkowy. Jak tak zbieram, to nie sprzedaję nawet, ale dobra, kasę mamy. Gdyby mi kiedyś zabrakło, to się zajmę tą sprzedażą i tyle. Piaskowy diabeł. Siup. Dobra. Good tactics na piaskowy diabeł. Okej, okay, tutaj są kolejne... dużo tego drewna, dobra, to sobie uzbieramy. Potem te pnącza, a potem trzeba będzie pohandlować z gnomami. O kurde. No, łapy do góry. O, nie zawsze tak robi, ale to mniejsze jego... Spoko, czyli dalej dobrze. Ten jego zwykły cios jest do obranienia szabelką. Czyli o, teraz mógłbym... Powinienem teraz to zrobić, nie, ale nie dosięgło. Uwaga. Teraz obronił, dobra, a teraz na przykład gdzieś tam... A trochę zaryzykowałem, bo mógł mnie trafić. Trochę ten kopniak z lekkim opóźnieniem działa. Ale jakoś to wyszło, dobra, 8 na 10, no to te dwa chyba już i koniec. Dobrze, dokładnie, ukończono. Skoro tu jest jaskinia, więc no ogólnie tu jest dżungla, więc gdzieś powiedzmy pójdę na tego kraba jeszcze. Dużo walki tu będzie, to mi się podoba, że tutaj będzie trochę więcej takiej akcji niż gadania. O kurde, walka, groźny wielki krab, o kurde. Nie ciebie. No widzicie, no kurde to. Czemu jego naznacza? Tego mam bliżej i kamerą na niego bardziej celuję. Jak ten system to wykrywa, żeby mi zaznaczyć zupełnie kogoś innego?
Nie mam zielonego pojęcia. Będą mnie otaczać jeszcze. To może być groźna walka. Cholera. Cholerne kraby, no. Dobra. No i teraz tamtego mi zaznaczę. Patrzcie, jakie gówno. Dobra, troszkę się przyblokowały. A gdzie ten trzeci w ogóle? Bo trzy chyba szły na mnie. Dobrze. Jakby swojego dobił, wyglądało. Okej, okay. Ładnie to wyszło. W ogóle groźny wielki krab, 1 na 4. Też musimy sobie tu pozabijać, widzę. No, jeszcze jeden cios. Dobrze, udało się. 2 na 4. Muszle z niego są. Co to za misja? Skąd ja to wziąłem? Ciekawe. Dobra, zapiszmy. Tu są jeszcze pewnie te dwa groźne kraby. To od razu załatwimy. Czy ten Jafar coś mówił? O, kurde, nie zdążyłem. Teraz, trzeci cios. Ktoś w niego rzuca? A, okej, okay, gnomy. I kopniak, dobrze. Niedobrze, jednak nie. O kurde, ale mnie ściął, dobra. Pomogę tobie. Okej, okay, zabił gnoma. To może nie jest, może się tylko przewrócił. Proszę się przewrócić. Teraz mogłem, to kurde. Zgałganiłem. Dobry moment wyczaić, tylko teraz już nie. I teraz trzeci, dobra. Groźny wielki krab. No niby było takie zadanie. Nie pamiętam w tym momencie akurat dla kogo, z czego. Kali. A, dobra, ty jesteś, na szczęście przeżyłeś, to nie jest tak, że ty giniesz i tyle, ale zobaczmy najpierw, co ty tu masz. Nic. Jesteś po prostu gnomem. Ato, ato, Dango Kritu, Nemurksa! Wszystko w porządku, mały? Negrane Freida! Twojej babci jest zimno? Jasne. Dango, Dango, Brundu Kritu! Coś ją przestraszyło? Stworzenia? Masz na myśli te paskudne kraby? Jip, jip, tu halpo, pleso, pleso! Aha, to było od niego zadanie, dobra. Można już iść. Tylko, że nie brałem go wcześniej. Tu famo? Kritu Murksa? Zmurksowałem im tyłki. Tu famo, hobby... Dobra, i tak nie wiadomo, co on gada. Dzięki. Pióro dostałem, fajnie. To bardzo miło z twojej strony. Jip, jip! Nie oddalaj się zbytnio i nie napytaj sobie biedy, dobrze? Mesmi... Nie wiem, co właśnie powiedziałeś, więc... Nieważne. Ipip. Ipip, dobra, zarąbiście. Jakieś tam zadanie jest, no bo można by to było dojść z tej strony i wtedy te kraby są przy jeziorku tak jakby i można je zabijać. Okej, okay, po prostu zrobiłem to z tak zwanej dupy strony. Ale mniejsza o to. O, proszę bardzo, pantera jaka... O kurde, stop! Przepraszam! Dobra, na pantery to jest taki sam sposób jak na... Kurde. Silny? Pomóż mi! Pudło, okej. Okay. No trochę byłem daleko też. Kurde, ale latają te pantery. No, głupia walka z nimi, bo... Jak lata w kółko, to trzeba bić normalnie. Bo silne wtedy nigdy nie trafiają, nie wiedzieć czemu. Bang! Kurde, jakby mi dobił, to by zabrał całe doświadczenie? W sumie? Idź se stąd już, się cieszy. Lija duchów. Strasznie mało mam, bo aż zero już w tym momencie. Dobra, on idzie gdzieś do domu widocznie. Tu jest, stąd przyszliśmy, tak? Nie ma tu jakichś lian, jeszcze niby liany rosną na tym. Tak, to jest to. Ta jego faremka tutaj, Jafara. Czyli tą drogą rzeczywiście. No i ty tu mały idziesz. Co mnie trochę irytuje, bo będą potwory i będziesz mi tu przeszkadzał. Dobra, jest zapas żywności. A, ale to termity, to akurat spoko. O Jezu, jak to ładnie. Lampiony macie i w ogóle? Dlaczego? To jest wasza wioska już tu? No tak, tu jest jaskinia. Prawdopodobnie to jest wasza wioska. Okej. Okay. To ja się przejdę jeszcze na chwilę tu. Tak, no zobaczmy co tutaj jest. Krwawy korzeń. Więcej termitów. Nawet ładnie tu, trzeba przyznać. Taka wyspa złodziei. O kurde, nie, 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 nie.
O fuck, ale was dużo. Ale was dużo. Nie strzelać. Pręd. O kurde. O nie. Dobra, mam jak coś pod trójką pićko, więc spoko. Ale za bardzo spamują tym wszystkim. Dobra, ty prawie nie żyjesz. Nie strzelaj. Nie masz już o co. Jakie. Jakie spamery, no tyle. Też masz mniej. No czemu ty strzelasz, jak jestem tak blisko? Okej, unik w ostatniej chwili. Teraz będziesz gryz. Dobra. Mi przerwał ten cios. Kurde, ciężka walka z takimi. Wiem, że nie mam tej walki na jakimś super poziomie, ale... Okej. A kurde, wal się. No strzelaj! Strzelaj! Czemu nie strzelał? Cały czas mi przerywali. Bożeż ty mój! Ale to naprawdę było takie... Właśnie, tu jest problem dużej ilości wrogów. Jak jest jeden na jeden, to z każdym jesteś w stanie wygrać, bo jakiś tam znajdziesz jakiś blok, jakiś unik i tyle. Ale już z większą ilością to jest naprawdę problem. Problematyczne, duszące, pnącze. O, korona... O, korona bohatera tu jednak istnieje. A to duszące, pnącze to był ogrzy korzeń, czy jakoś tak w jedynce? Czy tak z wyglądu, nie? Bo oni tutaj to wszystko troszkę poprzerabiali. Dobra, nie mam życia. Przedmioty, nie, jak się, no, znaczy tak, łup, przedmioty to były. Zapasy żywności pod dwójkę jeszcze raz i zjemy od razu i zapis. No nie wiem, zobaczę co jest w tej jaskini, bo kurczę, jestem tego ciekaw, więc czemu by tego nie sprawdzić. Pewnie więcej termitów. Może jakoś przeżyję, ale też ważne są skarby zawsze, nie? Dobra, jest termit, robotnik, chodź tu. Nie strzelaj. Robotniki są jeszcze spoko. Da się je w miarę szybko wytłuc. No bij. Tam jest jakaś skrzyneczka. Okej. Zamknięte. No to nawet taka 40. To już tak nieźle. To już powinno być coś lepszego, nie? Okej, tak nie. No dobra. Jakoś wyszło. Czasem przypadkiem wyjdzie. Warto tak pokręcić. Krwawa Mary. O proszę. Klinga Morski Tancerz. 1 na 0 w ogóle. Broń sieczna to jest, ej zarąbiste, 60 do 100 i akurat sieczne mam lepsze i plus 20 to jeszcze daje. Jakby to zrobić kiedyś, lufa pistoletu, dobra, no morski miecz, nowa misja, tylko muszę znaleźć więcej jakiś tam do tego z elementów, nie, znaczy ten jeden przynajmniej, no i pewnie nauczyć się kowalstwa. Okej, okay, napiję się tej kawy, ale naprawdę tak mi się... Niebieski teraz jest ten kubek, znaczy, sorry za... Jak ktoś nie wie, normalnie jak na live'ach pije, czy w ogóle to ten pasek u góry, który jest właśnie widzicie teraz jako niebieski, jest przeźroczysty, tak jakby był zielony i go jakby green screen kluczował, nie? A to nieprawda. No czemu ty strzelasz? No chodź tu, walcz, nie, z bliska mi nawet strzela. Super wykrywanie odległości. Dobra, padł. Salom. Kurde, jeszcze mnie trafił. Dobra, może mnie zabić, jak mnie weźmie w spam. Trzeba na to uważać. Nie widzę nic. Nie, mógłbym się uleczyć, ale co to zrobić w takim ostatnim momencie najwyżej? Czyli teraz. No czemu mi... O Boże, dobra. Zużyłem dwa, bo trochę panicznie to wcisnąłem. Racja, ale mógłby być jakiś odstęp pomiędzy używaniem tego. Ale dobra, no moja wina, nie, to nie mówię. Mogliby coś takiego zrobić, ale no nie musieli. Tyle, że to by właśnie uchroniło przed takim panicznym używaniem, jak ja teraz zrobiłem. Przestraszyłem się trochę. Trudno, straciłem dwa. Był bezimienny, był bardzo spragniony, zwyczajnie. Co to za książka? Korona zwykła. Ej, korona, czekajcie, czekajcie. Co to było z koroną? A nie, dobra, to w Wiedźminie. To ostatnio też Wiedźmina mamy na live'ie i tak. Coś było z koroną ostatnio w Wiedźminie. Znaczy, przynajmniej miało tak być, ale jednak golema obudziliśmy chyba bez tego. Nieważne. Zapasy żywności. Tego jednak nie można podnieść. Tutaj nic się nie da zrobić. Mogły być tu skarby. Znaczy ogólnie tu rzeczy leżą normalnie na ziemi, ale tak myślałem, że mogłoby tu coś więcej być. Gdybym miał może mapę. Może znajdę i rzeczywiście tutaj trzeba będzie iść, bo ja do tej jaskini wszedłem tylko dlatego, że jest fajna jaskinia. I tak sobie zwiedzam, ale tak naprawdę
mógłbym tutaj pójść później i na przykład z mapą skarbu. No ale dobra, to będzie na przyszłość wyczyszczone, do tego się przejdziemy po skarb elegancko. I tyle, więc nie minęłoby by to nas prawdopodobnie. A nawet jeżeli by minęło, to... to tak czy siak sobie troszkę chwały nabiłem i tak dalej, więc fajnie, dobra. 23 minuty teoretycznie nagrywam, tak sobie zerknąłem. No tu jest ta wioska, no. Także chyba trzeba się... Będą handlarze tutaj prawdopodobnie, także tu przeżyję. Wykupię sobie jakieś rzeczy fajne. Gnom. Khan. Khan to jest ten główny chyba przywódca. To tam sieć, nie? A ja tu wejdę na chwilę. O nie, nie mieszczę się. Skapnął się? Nie skapnął się. Księga Wielkiej Wyprawy. Tutaj jest 50... 60 właściwie. Trochę se tu pokradnę, nie? Bo też są zapasy żywności i wszystko. Instrukcja jakaś. Ciekawe na co. Może jest zadanie jakieś takie z tym związane. Dobra, musimy sobie założyć pierścień. Podobno, że mam pierścień też chyba inny teraz. Mam pierścień Łotra, które daje plus 5 złodziejstwa. Ktoś pisał, że coś mi daje plus 10 złodziejstwa. Nieprawda. Mam po prostu dwa pierścienie Łotra. Ale to nie da się dwóch założyć, więc to tak nie działa. Okej, otwieramy lepszą skrzynkę. Dobra, pojeżdżone nic nie daje. Te dwa są po sobie. Nie da się cofnąć. Czyli te dwa pierwsze, potem te dwa? Nie. Czyli raz, dwa. Nie tak. Czyli raz, dwa, trzy. Nie. Czyli raz, dwa. Tak, nie. Tak, nie. I to tak też nie. Jakbym zaczął od tych dwóch, to to już się niweluje. Czyli tu nie. Musimy zacząć gdzieś tu. Okej, ładnie. Tu nie. Czyli te trzy. Te dwa. Nie. Te trzy, te dwa. Kurde, stop. Kurde. Te trzy, te dwa. Za szybko to leci. To jedno i te dwa. Ała. Fajna redukcja jest z tego. Eliksiry, zamek kołowy, zamek lądowy. Śmierzecz bólu. Okej, ładne rzeczy też. To i jeszcze to. Historie gnomów, które wyruszyły w poszukiwaniu specjalnego przedmiotu. Niestety większość z nich napisano w ich języku. Okej, czyli tutaj zbyt dużo nie... Ale to te wielkie wyprawy gnomowe. Nie wiem, czy kurczę, trzeba najpierw porozmawiać z tym gościem głównym od wioski. Zanim tutaj bym przeszedł do tego, to bym pochodził troszeczkę. Ktoś się obrazi za te indyki? Chyba nie. Zawsze to 20... A właśnie, 21 powinno być. Bo jednak pierścień mędrca powinien być założony. No tam jeden punkt to może nie tak dużo, chociaż na 100 potworach już coś tam zrobi. Kalil, ty jesteś. To dobra, tutaj nic się nie dowie. No, stop. Tutaj owoc maki. O, winorośl. Czyli tutaj też rosną. Dobra, nie wiem czy muszę... Aha. Chciałem się tu poskradać, ale mniejsza. Nie widzisz tego, nie? Nie widział. Możemy kraść. Elegancko. Wszystko już, kurde, obsykane. Piracki nóż, rytualny, dobra. Takie tam rzeczy, spoko. Ty tam sobie stój, zobaczmy co tu jeszcze masz. Leczka wudu. O nie, teraz patrzy. To zobaczmy co jest z tej strony. Okej. Okay. Jakie tutaj akcje złodziejskie. Przepraszam, nie. No, anuluj to już. Oni człowiek? Się chyba nie obrażają. Tak, jestem człowiekiem. Może jesteś handlarzem. Ulwi gnom. Dobra. Kalil Kumpo. Co? A, rozumiem. Twój przyjaciel. Jak on to rozumie? Jak on to dedukuje? Może po angielsku to jakoś inaczej. Znaczy nie, no w sumie nie robiliby chyba dubbingu. Co do twoje... Dał mi swoje pióro. Kalil dać pióro? Tanta nomi. Ulwi teraz wiedzieć o Kalil. Ulwi dziękować ludzie i oddawać czarna perła. Pióro za perłę? Spoko. Chcesz się zamienić? Chcesz się zamienić? Perła czarna jak noc. O, no to zarąbiście. Masz jednak takie rzeczy. Pierścień z ostrzem. Złodziejstwo. Ale zarąbiste. Bierę. Dobra, pierścień inkwizytora. To już ciulowe. Pierścień chci... To też było niezłe. 15 i 5 złotoustego. Ale to mam inne pierścienie, które dają 5, więc nie potrzebuję. Tego nie chcę. Mapa z drogą do skarbu. Dawaj. Skarb gnomów. Skarb w dolinie pożeracza gnomów. Okej. No masz takie słabe rzeczy. Myślałem, że będziesz mieć chociaż coś do jedzenia. Dobra, 5000 mam. Nie masz pewnie żadnych koszul.
Człowiek przyjaciel! Ulwi da koszula dla człowiek! Dzięki, mały. O, dwa razy. Na 6, dobra, czyli tam parę, jakieś tam zadania pewnie trzeba dla nich porobić i te koszule będą, czyli fajnie. Dobra, Kalil mi nie dał koszuli, pnącze tu chyba stąd brałem? Oni tu mają te pnącza porozrzucane też wszędzie, niby w dżungli, ale to w sumie w wiosce chyba trzeba szukać. Tam jest co? Tam się o, proszę. A, wioska gnomów, że tutaj mogę się po prostu przeteleportować, ale coś tutaj jeszcze jest. Ktoś tu jeszcze żyje. Szczęśliwy zbieg okoliczności. To mogłoby mi pomóc? Jakby cudem przeżył strzelaninę. Kulę zatrzymała moneta, którą trzymał w kieszonce na piersi. Przyrzekł więc, że będzie ją nosił aż do podróży w zaświaty. Zastanawiam się... Stara moneta. Pewnie daje jakąś ochronę. Biedny, Zeki. Biedny Zeki! Stało się coś bardzo, bardzo złego! Nie bój się, nie skrzywdzę cię. Człowiek nie może pomóc Zekiemu! Złodzieje zabrali najcenniejszą rzecz Zekiego! Jego życie nie ma już sensu! Daj spokój. Możesz chyba żyć bez swoich gratów. Jak powiedział pewien mędrzec, wyobraźcie sobie, że nie ma własności. Człowiek nie rozumie gnomów. Gnom bez rzeczy jest jak człowiek bez głowy. Jeśli Zeki straci najcenniejszą rzecz, może równie dobrze umrzeć. Dobra, dobra, wierzę ci. Kto cię okradł? Potworomrówki okradły Zekiego. Potworomrówki to złodziejskie parszywe mrówki. Okej, termity. Potworomrówki żyją w jaskini nieopodal plaży. Okej, okay, no byłem tam akurat, chyba. Właściwie ukradł. Wszystko! Gdyby tylko Zeki miał chociaż aurikulki. Mogę jakoś pomóc? Ludzie pomóc Zekiemu? Zabrać aurikulki z jaskinia mrówek? No, coś już zabrałem pewnie. Ale jaskinia mrówek bardzo... Dobra, czy człowiek pewien? Odzysk. Zeki bardzo wdzięczny! Jasne. Dobra, no to masz. Czy to twoja najcenniejsza rzecz? Tak! Piękny złoty kapelusz ze świecącymi gwiazdami! A, to korona była, dobra. Tak, korona! Korona, dobra. O, ta korona. Człowiek przynieść aurikulki? Zeki będzie zdumiony! Człowiek uczynić Zeki całością! W podzięce człowiek wziąć wszystko! Dzięki, na pewno. Trzy razy koszula. Zeki, o, pięknie. Cieszyć się, że po... Jak zdobyłeś swoje aurikulki? Zeki jechać w wielką podróż w półokoła świata! Jechać w dużo miejsca, półokoła. Widzieć dużo rzeczy. Zeki znaleźć aurikulki w zepsuty dom człowieka zwierza! Dom stać na wielka wyspa bez woda! Zepsuty dom zwierzę na wyspie bez wody? Nie mówisz chyba o Pałacu Królewskim. Ukradłeś koronę króla? Zeki nie znać tego króla! O nie! Dobra, nieważne, ale mamy jeszcze jedna koszula i jeszcze winorośl, jest jeszcze dwie winorośle. W sumie nieźle to idzie, nie? Powoli, powoli się uzbiera wszystko. Tylko ciekawe, czy my tą łodzią tak po prostu potem odpłyniemy. Kokos. Skrzynka bez zamka, więc może będzie chociaż jakieś żywność. Nie, no jest grog, to też ważne. Coś tu jeszcze masz, ser. No się nie patrzy, nie? Dobra, biorę tu wszystko, zapasy żywności. Ło, mają jakąś spiżarkę, ale tu nie wejdę. Fajne pomieszczenia takie małe, ładnie to tutaj zrobili. Dobra, no to pięknie, to też mamy załatwione w takim razie. Tu sobie jeszcze zajrzę po to, po ten owoc, bo to jest też zapas żywności. I dalej już się pewnie wychodzi z wioski całkiem, więc okej. Okay. Tutaj jest jeszcze wódz do obgadania na pewno, ale jeszcze sobie zajrzę. Tam byłem. Tutaj chyba mnie nie było. Nuri jakieś. Dobra, najpierw ci zajrzę do chaty. 55 na 90. Ale teraz mogę mieć tego więcej, tylko nie wiem, czy i tak tyle, ile... Ile potrzebuję. Pewnie nie. No dobra, zobaczmy, co się da ogarnąć. Da się zrobić amulet złodziejski. I da się zrobić pierścień z ostrzem. 85 na 90, ok, czyli mogę to ogarnąć, ponieważ piję sobie eliksir złodzieja 1 i dzięki temu mam 92. Ej, zarobiście już, takie 90 mogę robić, to ładnie. O Boż, o Jezu, jak tu jest, jaka tu jest czułość. Dobra, te dwa następują po sobie, te dwa po sobie, ale nie po tych. Te dwa też po sobie. Te 3, 4, 5, tamten raczej nie. 6, 7, nie, czyli tak. Tak,
tak. No i teraz już musi być tak. O, złodziejski amulet, który też daje... No to jest ten sam chyba. Lufa, dobra, i złota trochę. Fajne, te skrzynie są naprawdę dobre. Nefryd jeszcze leży. No, w międzyczasie mógłbym coś jeszcze okraść. Mam jeszcze ten... Nie mam już tego eliksiru, tak? On już nie działa, bo nie mam gdzieś zaznaczone, że... chyba tak. A tu, homie, my Nuri? Masz na imię Nuri? Co słychać? Tu Gipi Nuri Dingi Ini. Dobra, on nie wiadomo co mówi. Może mógłbyś mi pomóc? Potrzebuję koszul. Co? Nie rozumiesz? Spróbujmy inaczej. O, złotousty. Mi Luki Luki Dingi. Kumpo co? Nuri. Tu Gipi Dingi Homie. Blemo, blemo, dini, dingi, gipi, gipi, nuri. Ty też czegoś szukasz. Czegoś małego, tak? Dimi, dingi. Chcesz, żebym ci to przyniósł, tak? Gipi, da. Gipi, gipi? Okej, okay, pokaż koszulę. Możesz przynajmniej pokazać mi, co masz? Ale się wkurzył. Dakobal, dlaczego te knypki nie mogą mówić normalnie? Problemy z komunikacją. Mam coś dla ciebie. Perła, moneta, pierścionek. Czarna jak noc. O, homie, gipi da kobala. Okej, o to chodziło? A więc przepocona, śmierdząca koszula za czarną perłę. Dobra, tak strzelałem, nie wiedziałem w sumie. Były też zwykłe perły. Może mogłem dać cokolwiek. To by było głupie, bo ta czarna perła by była pewnie droższa. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Co? Chcesz się zamienić? Dingi, tak? Homie Gipi, Nuri Dingi? Tak, Gipi Dingi, a ty mi Dingi. Co? Czy teraz jest lepiej? Co? Czy to... Homie Ga... Zwariuję. Zaraz cię po prostu uduszę. Tak, uduszę, zamorduję, pojąłeś? A to na nic. Muszę mu pokazać, czego chcę. Dobra, bo to było tylko... O, winorość też jest. Jakie głupie teksty, ale okej. Okay. Jakimś cudem pokazałem i tak prawidłowo za pierwszym strzałem, więc zarąbiście. Przynajmniej tyle. W życiu się czasem uda. Czasem tego szczęścia trochę się ma, nie? Dobra, no i została nam rozmowa z Kanem i jeszcze jedno pnącze, jedna winorość do znalezienia. Kurczę, w sumie... O, dobra. No to już nie, także zarąbiście, mamy koszulę, drewno, wszystko i możemy sobie pogadać z Kanem, więc świetnie, aż sobie zapiszę i zakończę ten odcinek, był wspaniały po prostu, wszystko się udało, trwało odpowiednio długo, super dzień chyba się zaczyna, tylko kawa spieprzona, ale to jeszcze się nadrobi później, będzie stream, tak w ogóle mogę was już tutaj zaprosić o 17, jakby ktoś chciał i dotrwał do tego momentu, a tymczasem dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do kolejnych, trzymajcie się, cześć!